Witajcie moi drodzy, mamy 6 maja roku pańskiego 2021. Przyszedł ten dzień cholernie wieczny, a my będziemy dzisiaj, zobaczcie, chcieli poletka pokazowe z Tomkiem i z Michałem, za kierownicą Szymek. A ciekawostką będzie to, zobaczcie, że będą te poletka siane mianowicie w taki sposób, że podwójnie jakby, czyli na jednej części pola te same odmiany, na drugiej części pola te same odmiany, i na części, pierwszej części zastosujemy nawóz startowy. Szymek pierwszy raz będzie siał to, ten nawóz startowy, w ilości 25 kg na hektar, a jest to Fisiostart z Timaka. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt, zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Czy będzie zwyżka plonu, czy będzie, nie będzie zwyżki plonu. Miejmy nadzieję, że powinna być, że ta kukurydza będzie nam startowała szybciej. Przywitaj się, Tomek, ładnie. Witam wszystkich. Cześć, Krzysztof. Fajny chłopak na klatce. Dzień dobry, mówi czasami. Starzy mi się. Zobaczcie, jak to drobno wygląda. Jak mąka. I to ma redyczkami lecieć gdzieś nam w rządku, tam gdzie ziarenka, tak? To już będzie leciało, prawda? Znaczy, na początku będziemy sieli z tym, a później bez, nie? I będzie cały ten efekt, wiesz. Tak? No. Jak włączysz, to ma chodzić cały czas. No na ile tego? No 3 hektary. Czyli po połowę powinniśmy zasiać tego, a powiedzmy z tym, nie? No, może ustawić 23-25 kg, tak. Ale teraz jak zaczniemy siać, nie musisz tego włączyć. Nie musisz. Nie, nie musi. Najpierw bez? Znaczy, on na początku chce skalibrować sobie to, bo to w ogóle takie dziewiczy rejs jakby, wiesz, pierwszy raz to robię. Kiedyś mi się. Tak. Tomek, jak, ile nasion dajemy na hektar? A ile to można ustawić? No z 80 pewnie 5, żeby ustawić, wiesz? No on co 100 może, 85 100, 85 300. 85 więcej nie ma sensu, ty dałeś dużo jedzenia, ale to jest ok, nie? 85. Jest z nami też Michałek, zobaczcie, bo wcześniej go nie pokazałem. Przywitaj się, Michale. Cześć wam wszystkim. Robimy takie doświadczenie jeszcze jedno na tych poletkach. Które będzie polegało na tym, że Michał co? Będę naprawiał dwa poletka. W jednym będzie 100 litrów na 100 kg nasion. Na drugie poletkie będzie jako próba bez zaprawiania. Trzecie poletko damy 200 ml na 100 kg zapraw. Blackjack świetnie się sprawia w uprawach ogrodniczych, w produkcji rozsady i w sadownictwie. Teraz chcemy wam pokazać, jak się sprawdza przy zaprawianiu nasion kukurydzy. I sami też będziemy widzieć, jak to działa na odmianie 29T. Tak. I co jest ważne, do tej pory zaprawialiśmy i tylko patrzyliśmy na wygląd roślin kukurydzy. W tym roku planujemy to zważyć i porównać, czy jak zwiększa plon kukurydzy. Dokładnie, tam nie będziemy dawać naszego Timaka, naszego podsiewacza, tam nie będziemy dawać, damy tylko i wyłącznie, zaprawimy te nasiona Blackjackiem. Czyli tutaj mamy około 7 kg nasion. Pamiętajcie zawsze przed użyciem Blackjacka dobrze go wymieszać. Tam to przyniósł, byśmy tam ściekawkę jest. Mamy tą około 7 kg nasion, tak? Tak. Pierwsza dawka będzie zapisz 100 ml na 100 kg nasion, czyli 10 ml, 70 ml tylko zaprawy Blackjack. Zobaczcie, jaka apteka. Powiedziałem 7 ml. Szczepionkę na COVID robi. Tak. 7 ml mam. Tak. Czyli takim 1 litrem z Blackjackiem możecie zaprawić od 50 do 80 hektarów kukurydzy. Czyli koszt żaden. 2-3 zł na hektar. I oczywiście sypujemy. Myślałem, że jakąś psiukaczką będziesz to robił. Zobaczcie, delikatnie ona jest. Blackjack jest lekko tłusty, dlatego świetnie się przykleja do nasion, nawet kukurydzy. I ten nalot jest nasiona woskowaty. Widać, jest czerwona, a tu się czarne zrobiło. Tak, zmienia już kolor, zbarwienie. Te poletka mamy małe, dlatego tak to jest zaprawiane wszystko w takich ilościach. W ilościach i my robimy to ręcznie. W domu możecie oczywiście to zrobić to w mieszalniku.
I zobaczcie, jak różni się kolorem po zaprawieniu. No, 70 ml, tak? No. I jest różnica. Pięknie oklejone nasionka. Mieszasz jak makłowicz ciasto. Dobrze. Druga będzie 200 ml, czyli 200 ml dajemy 140. To jest 200 do 50. Dwa razy więcej niż tu było. Tylko tyle blackjacka do zaprawienia. Zakręcimy, że mam 200 ml, tak? Tak, 200 ml. Rozdzielimy ją oczywiście poletkiem bez zaprawy, tak, czyli topku. Zapisałem też. Tak. I kolejny musimy zamieszać. W tym roku pewnie też już zacząłem, jak przecież wiecie wcześniej. Znaleziono na światełko, przyszło wczoraj. Więc poletka, staramy się słuchać zaleceń firmy. Ja rano poszedłem na pole, tam co było siane, to dopiero są 1,5 mm kiełki, nie? A w tej co pierwsze siałem? No to jest jako dobry mieszalnik. Bo zimno. Wiatrzysko dzisiaj przeszkadza nam w nagrywaniu jak zwykle. No zimno, niestety jak rano mierzyłem to pole, to tragedia. No ale już w niedzielę nadałem piękne słońce, słuchaj. Tak, także ona tylko dostanie tego powera, pójdzie to jak dzik w paśnik. Mamy skrajne warunki do nagrywania. No tak. Tak wieje, chyba jakaś urwa się powiesiła. Dajcie spokój. Jesteśmy na wczasach tych góralskich lasach. Panem Tomkiem opalały się. Znaczy wiatr, tak to nie byłoby okej by było, nie? Dem 33-39, ale ją będziemy siać w tej drugiej części do opowiadania. Jak będą pola, żeby tu opowiadać o tym. Rozumiem. Wiesz? No bo tutaj będziemy mieli poletka do zbioru, do cięcia, w razie jak będzie, no uda nam się, że będziemy mieli tu pola, a tu będą odmiany do opowiadania po tej stronie. Rozumiem. Tomek ma założoną maskę, bo port strasznie gryzie, a musimy głośno mówić, bo ja naprawdę w domu jest maskówki, nie mam żadnego. Ktoś pluszaka muszę kupić, żeby to wierzyć, tego. Piotruś wiedział, co robi. Po co mu się męczysz, nie? Cwaniaczek z PKS-u. Pozdrawiamy gajdę. Już ci daję po ręce. Chłop 50 lat i zobaczcie jak biega. To był bieg po setkę. Bieg po setkę. Powiedziałem do widzów, mówię 50 lat, chłop, zobaczcie jak biega. Chciałem powiedzieć sam raz, żeby sobie po goryla iść kupić, tak, że 3 goryle sobie wejdą, 4. Co więcej, Krzysztof. Więcej, dobra. Małpek to na pewno dużo. Dwusetka to jest goryl. Setka no to jest małpka. Setka to jest goryl, połówka no to połówka, a 0,7 to krowa. A jak są litrowe? A to już nie wiem dalej. Tu będzie lepiej słychać. No, czyli ma specjalną wagę. Wyposażenie, zobaczcie. Coś, kluczyk i waga. Do Waderstata.
te reklamy? A my zaraz będziemy siali drugą część poletek. Ważone? No ważył teraz, nie wiem czy przestawiał coś będzie czy nie. I co, przestawiasz coś? Czy jeszcze raz będziesz robił? Że ten materiał bez sensu jest dalej kręcić po prostu, bo będzie kupa szumów tylko. Tak chyba będzie trzeba to jakoś wyciszyć, nie? Trochę da radę, ale co wiesz, o tu jak za wiatrem stoimy to jest okej, nie? Ale po prostu no nie będziemy biegać jakby za traktorem w te wiatrzysko, bo to nic nie usłyszycie. Bez sensu, w każdym razie zobaczcie sobie. Na bogato Volvem nasiona podwozimy, a jak? To nam zabroni. Po dwie takie super nowości, tak powiem, będą. Tak, jest nowość, więc to albo nawet jak już to zacznie kiełkować wszystko, może wtedy będziemy... O! Jak będą pierwsze wschody, wtedy będziemy też obserwować, jak to wygląda. Zobaczymy, jak pogoda też nam pozwoli, czy dzisiaj, czy następnym razem. Dokładnie. No dzisiaj jest za duży wiatr, mi się wydaje, lepiej powiedzieć to później. Nasionka zaprawione, wszystkie są forsem, także... Nie tylko ze względu na koronawirusa, Tomek nosi maskę, ale ze względu też na... Na zaprawę, bo gryząca strasznie jest, tak? Czy ona działa na ptaki? Na dziki też? Głównie, znaczy Force jest głównie taką zaprawą przeciwko szkodnikom doglebowym. Trutowce, pędraki, rolnice, na ptaki, na dziki jest koryt. Aha, koryt. A Force jest głównie pod kątem szkodników doglebowych. Cześć, siemaneczko, witajcie. Mamy 19 maja roku pańskiego 2021. A ja w tą piękną okoliczność witam was wszystkich. Deszczyk sobie pada, a tu zobaczcie co przyjechało. Przyjechały maszyny z Talexa. Będziemy te maszyny rozładowywać. Jak widzicie, kierowca już tam rozpina pasy. Czekamy na kolegę, aż przyjedzie ładowarką, ponieważ jest to wysoko, żeby to zdjąć, nic nie uszkodzić. A maszyny będą używane wkrótce w naszym zielonym poligonie, który odbędzie się za tydzień u mnie. Może ten film będzie połączony razem z unboxingiem, bo taki unboxing nietypowy, zobaczcie. W dali słychać 60, jak sobie tam tnie belkę z siano-kiszonką, bo mamy rano. O, jakby to Szoko powiedział, siemano, mamy rano, a tam pieseł. Pieseł biega i zobaczcie. A może połączymy to z kukurydzą, zobaczymy. W każdym razie czekajcie na vlogi od innych youtuberów, takich jak Gier Załoga, Wiktoria Wibitoj, Marika Pikus, Perkins, Kula, Słomek, Agrokuzyni i wielu, wielu innych. Przepraszam, jeśli kogoś pominąłem tak na szybko. Będziemy wtedy przez dwa dni kosić, zbierać lucernę, owijać i dobrze się bawić. Także widzimy się za chwilę na rozładunku.
Brody, Adrian 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 Brody, Robimy sobie teraz taki tekst mały Tareksa na łące. Próbujemy zobaczyć, jak to będzie chodziło przed naszymi pokazami, na które was serdecznie zapraszam. Ale zobaczcie, ta łąka naprawdę, ona się prosi do cięcia. Nie chcemy, żeby ta łąka nasza tutaj nam za bardzo jakby się podrosła, żeby była za twarda dla kopaszowozu, dla naszych krówek. No już takie te wychodzą nam kłosy, zobaczcie, trawy, więc akurat ta pierwsza łąka na czasie czasu musimy ją skosić, stąd właśnie mój test na tą kosiarkę, kosimy sobie, zobaczymy i później przewrócimy, jak to będzie wyglądało przed smak jakby naszej imprezy, na którą was już serdecznie zapraszam do oglądania. Ze względu na naszych wszystkich tutaj jakby youtuberów, którzy będą, jak ma kłopić, powiedział ciała, słuchajcie, tego i tak dalej, beszamelowy sos i tak dalej. Także zobaczymy, jak to będzie chodziło i tak dalej. Także jedziemy w koksa i palimy maszynę. Próby ustawić, przestawić sobie bliżej ciągnika, dalej ciągnika, zobaczymy, jak to by nam chodziło. 80 metra, czyli prawie 3 metry, kosimy, słuchajcie. To są próby, nie odważam na razie się szybciej przejechać, ale chyba pojadę. Kureczką.